Witajcie na kanale wideotesty.pl, z tej strony Paweł. Na swoim tablecie z Androidem mam uruchomioną grę Dink Smallwood. Jest to produkcja z gatunku RPG. Jak tak sięgam pamięcią, nie przypominam sobie, żebym pokazywał wam stricte ten gatunek, tak więc czas najwyższy to zmienić. Gra jest dostępna na platformie Android oraz iOS i kosztuje około 10 zł. Dobrze, wczytajmy może sobie jakiś tutaj zapis. Tak prezentuje się główne okno naszej gry. Możemy dostosować interfejs do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyłączyć tutaj jakby te informacje na dole. Jednak wydaje mi się, że one są dość pomocne oraz lepiej wygląda gra, ale jeżeli chcemy grać na pełnym ekranie, możemy zawsze to zrobić. Oprócz tego poruszamy się tutaj także szybciej, jeżeli naciśniemy tego króliczka. Mapy w tej grze są naprawdę bardzo duże i czasami się ta opcja przydaje. To, co na pewno wyróżnia tą grę, to przede wszystkim dość specyficzne poczucie humoru, takie staroszkolne podejście do RPGów oraz dość duża brutalność w tej grze także występuje. Walka jest... Tak jak można zobaczyć teraz na ekranie, poruszamy się przy pomocy wirtualnych przycisków oraz atakujemy. Nie jest to walka turowa, znana z innych RPGów i to na pewno też wyróżnia tą grę spośród innych produkcji, które możemy znaleźć w mobilnym świecie. Fabularnie jesteśmy farmerem, który bardzo marzy o tym, żeby zostać rycerzem. Po pewnych tutaj jakby historiach jesteśmy wolni i opuszczamy swoją wioskę w poszukiwaniu przygód. Jest to dość taka płytka fabuła, jednak jak sam autor tutaj mówi, chodzi przede wszystkim o to, żeby jakby po prostu wyśmiać te wszystkie większe tytuły, które ukazały się kiedyś na komputerach czy na telefonach. I chodzi tu o taką jakby karykaturę gier RPG. Tutaj mamy takiego pewnego pana, który blokuje nam przejście. Musimy mu zapłacić 100 złotych monet, żeby nas przepuścił. Mamy tu także magię, którą możemy się posługiwać. Mój poziom wynosi aktualnie pierwszy. Nie jest to zbyt wysoki poziom. Jednak wraz z postępem i rozwojem naszej postaci możemy sobie to zwiększyć. Mamy tutaj jakiś zamek, jednak nie chcę do niego iść. Szukam tu takiego domku, w którym znajdę dość dużo ciekawych rzeczy. A być może znajdziemy jeszcze jakichś przeciwników. Jest tu też taki dinozaur, który jest naprawdę bardzo silny i może zadać nam dużo obrażeń. I jest też dość niebezpieczny. Z tym swoim ogonem może nam zadać dość duże obrażenia. Jak na przykład teraz, już teraz będę wykorzystywał do jego pokonania magię, która dość wolno się tutaj odnawia przy tym początkowym poziomie. Gra jest portem komputerowej wersji, która okazała się w latach 90. Autor postanowił stworzyć jakby remake'a, czyli troszeczkę zmodyfikowaną grę, żeby można było zagrać na nowoczesnych komputerach bez problemów. I oczywiście także pomyślał o tym, żeby stworzyć mobilne wersje. I moim zdaniem jest to znakomity moment, żeby zagrać tą grę właśnie na telefonie czy tablecie. Jeżeli oczywiście nie graliśmy w tą grę, a jeżeli znamy ją, to warto chyba ją sobie przypomnieć jakby tak w nowej, lepszej wersji na mobilnych platformach. Mamy tu domek i oczywiście jakichś przeciwników, których pokonałem. Te miejsce wydaje się opuszczone, ale znajdujemy tutaj 200 złotych monet, które na pewno nam się przydadzą w dalszej części gry. Tak prezentuje się mapa, która jest naprawdę bardzo duża i do wszystkich tych miejsc możemy się dostać. Dlatego warto korzystać z tej opcji króliczka, żeby się szybciej przemieszczać. Muzyka, grafika została praktycznie niezmieniona względem oryginału. To moim zdaniem bardzo dobrze. Cały czas ta gra ma taki swój staroszkolny klimat RPG i jest dość dobra. Teraz właśnie zmierzamy do miasta, w którym tutaj możemy
się uleczyć oraz kupić broń. Jest to także kolejny jakby wątek fabularny, jednak nie chcę wam tego pokazywać w tym gameplayu. Udajemy się tutaj do kupca, być może znajdziemy u niego coś ciekawego w ofercie. Ma on tutaj długi miecz, który kosztuje 400 złotych monet, jednak tyle nie mam pieniędzy, więc może pójdę troszeczkę zarobić, czyli pokonując przeciwników. Tutaj mam jakiś domek, jednak jest on zamknięty. W późniejszym czasie oczywiście dowiemy się, dlaczego on jest zabarykadowany, ale nie chcę wam tutaj niczego zdradzać i zapraszam jakby do sprawdzenia tej gry osobiście oraz jej ukończenia. Nie chcę tutaj wykorzystywać jakby pięści do pokonania tego przeciwnika, ponieważ mam dość mało zdrowia i boję się, że zginę. A skończyły już mi się orzechy, które przywracają zdrowie. Mógłbym też skorzystać z usług miejscowego tutaj uzdrowiciela, jednak oszczędzam pieniądze, żeby kupić miecz, dzięki któremu zadam większe obrażenia przeciwnikom. Tak prezentuje się właśnie walka na pełnym ekranie. Moim zdaniem jest troszeczkę gorszy ten interfejs, bo nie widzimy, ile mamy zdrowia, a przy tym z ramką mamy jakby wszystkie informacje wyłożone właśnie na ekranie. 20 zł udało się zarobić. I mamy tu kolejne żuki, których trzeba pokonać. Są tu także drzewa, takie dość specyficzne. Jest to bodajże świerk. Możemy go oczywiście spalić. Czasami kryją się jakieś tam sekrety. Jeżeli o tym mowa, to znajdziek jest w tej grze naprawdę bardzo dużo i polecam je szukać na własną rękę. Daje to większą satysfakcję z gry. A są one naprawdę bardzo poukrywane. Czasami nawet nie ma tam jakiegokolwiek sensu logicznego. Mamy tu slajmy, jednak one mnie zabiły niestety. I to, co wyróżnia właśnie tą grę od pierwowzoru, że są tutaj autosejwy. W oryginalne na komputery było tak, że trzeba było zapisywać właśnie status gry przy takich specjalnych punktach zapisu. Tutaj możemy także korzystać z autozapisu, który tam czasami się dokonuje i pozwala nam to oszczędzić bardzo wiele godzin gry, jeżeli oczywiście nie zapiszemy swojego postępu. No dobrze, i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała. Zapraszam także do zagrania ją na swoim telefonie i tablecie. Zajrzyjcie także w link w podany opisie do tego filmu, znajdzie się tam recenzja tekstowa omawianego dzisiaj tytułu oraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!